Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, witam ponownie w grze też, no, Kroniki Brytany, Archulus. I tak, zgodnie z tym, co mówiłem, trochę pobiegałem, pozbierałem i muszę wam powiedzieć, że tak, tu jest ciekawych rzeczy, chociażby ten mieszek na drzewie, więc nie zebrałem wszystkiego, to mogę wprost powiedzieć. Zostawiłem właśnie takie ciekawsze znajdźki na chodzenie tutaj przy was, z wami i tak dalej. Brawo, Marvin. I tak, teraz się za to zabierzę. Pozbieram je, po czym pójdziemy zrobić bardzo ważną akcję. Ale zanim coś tu patrzę, darmowy nóż, darmowa kusza. Chyba gdzieś jeszcze tu były bełty, dokładnie, więc jeśli ktoś preferuje kuszę od łuków, proszę. Można ją zdobyć za darmo. A beczka z wodą. Kolejny raz, napij się. Czy można pić z beczki z wodą? Cokolwiek to robi. No ale tak. Zgodnie z tym, co mówiłem. Pozbieram dzisiaj trochę znajdźków, po czym zrobimy dosyć ciekawą akcję. I powiem, że jeszcze nie jestem przekonany, czy wiem, pod co chcę grać. Mówię, jeszcze nie jestem do końca pewien. Ale jestem do tego już bardzo blisko. A dlaczego, to pokażę wam za chwilę, bo w sumie to jest ciekawa rzecz. Ale nadal, zanim to wszystko, to muszę zlokalizować wszystkie te właśnie rzeczy, o których mówiłem. Jak widać, dużo mieszków jeszcze tutaj gdzieniegdzie mi się pogubiło. Darmowy ocet widzę. Chciałem w sumie to ocet pewnie w chałupie mógłbym zabrać, ale no, trudno już. Wydałem to 20 czy 50. A na tego odstaję. No. Jest jak jest. Jest to tragedia, ale nadal, no. Wiedział wcześniej, to może bym to zrobił inaczej. Jak widać, ten ocet to tak, tam w chałupie pewnie jakoś wykryło wcześniej. Ja jeszcze gdzieś tutaj chyba był jeden... A jak to się nazywa? Jeden mieszek. Tak, dokładnie. I jak już przy tym jesteśmy, to od razu pokażę najlepszą rzecz z tych wszystkich. Czyli to, co odkryłem przez przypadek, tak szczerze mówiąc. Jak sobie sprawdzałem różne tereny i zbierałem właśnie roślinki. A żeby nie było z tej dużo niezebranych nadal, tam gdzie idę teraz, to stwierdziłem, że nie ma co. Ale znalazłem sposób, jak... nawet sobie określić, mieć szansę, to jest chyba dobre określenie, na to, żeby okraść tutaj te zwłoki i... Zrobiłem to. Szczerze mówiąc, zrobiłem to, tak. Wczytałem się od razu, żeby to wam pokazać, jak tego dokonałem. Ale tak, udało mi się to zrobić, więc patrzcie. Skaczemy tutaj. Ważne, żeby skoczyć, inaczej możemy się zaciąć. Po czym wskakujemy tu. Szybko. Okradamy zwłoki. Trzeba poczekać, aż animacja skończy. Wbiegamy na kamień. O! I zepsułem. Ojojoj, zepsułem to bardzo. Bo ogólnie, jeśli skoczymy na ten kamień, jest szansa, że po prostu tupielce nas nie dopadną. Tak czy inaczej. Później może to zrobię. Jeszcze raz, no nie chcę nawet dać czasu na to, ale to co jest ważne. Jak ja to zrobiłem samemu i udało mi się to zobaczyć, zauważam, że jest ten darmowy patyk magiczny. Ten pierwszy, co można też kupić u alchemika. Więc teoretycznie gra pod manę. Tak, już zachęca się. Jestem zachęcony jestem, właśnie przez to, że no, można grać za darmo. Przynajmniej na początku. U, ktoś tutaj opiera. Mike, okej. Okay. Ale tak, co jeszcze jest ważne? O, żywy chrząszczu. Jak źle dla ciebie, chrząszczu? Lepiej nie być żywym. Na miejsce, w którym możemy znaleźć mnóstwo rzeczy. Będzie to większe wyzwanie, teoretycznie. Ale tak, znalazłem miejsce, w którym jest dużo różnych ności, tak trochę masłomaślane, ale no, wiadomo, o co chodzi. Zanim jednak tamto... Nadal bym tu chodził, bo gdzie nigdzie widziałem właśnie jeszcze jakieś lepsze rzeczy, które chciałem wam pokazać i jak widać, mimo wszystko nadal nie wybieram najlepiej. Ale cóż, tak się mówi. Zawsze można dozbierać teraz. Ale tak, to co jest najważniejsze w tym wszystkim, to to, że jeśli się to uda... Witaj, chłopcze!
mógłbyś coś dla mnie zrobić? A, to będziemy bogaci chyba. Odchwaszczanie i już nie mam siły. Weź i wyrzuć chwasty, jakie wyrwałem. Za pomoc dostaniesz grosz. Jasne, daj te chwasty. Dzięki, chłopcze. Jak miło. Zrób coś z nimi, a ja w międzyczasie odpocznę. Okej. Mam jakiś nowy wpis do dziennika? Nie. Po prostu dostaliśmy trochę chwastów, trochę innych rzeczy, no i jeszcze pieniądze. A gdzieś tu też było coś ważniejszego. A! Jest! Kolejny prosty nóż. Właśnie to chciałem wam pokazać, że tak, tutaj dużo prostych noży można poznajdywać. I co ważniejsze, jak sami byliście przekonani, mleko i miód było gdzieś widoczne na jednym z dachów. To jest właśnie to, co też jest znane już z gotików. Często na dachach coś można znaleźć i... Powiem, że tutaj moim zdaniem jest podobnie. To nie tylko przez to, że mleko i miód gdzieś tutaj były wskazywane wcześniej. A przez coś jeszcze, tylko... Jak to powiedzieć, no... Niestety już nie pamiętam, gdzie to konkretnie było, więc nie będę mówił, co to było, dopóki tego nie znajdziemy. O, jest też to mleko i miód. Bo myślę, że to było na pewno na jakimś... Ale nie, no chyba po prostu chałup to zagląda znowu. Jeśli tak, to mamy pecha. Wydawało mi się, że to było tutaj normalnie, nie gdzieś na dachu, ale dobra. Tak czy inaczej, znajdźków jest tutaj co niemiara. Jako, że niestety teraz nie jestem w stanie znaleźć tych pozostałych, będę musiał sobie po prostu poprzypominać, że tak to najłatwiej nazwę. Co, gdzie, jak. To zajmiemy się tym większym przedsięwzięciem, o którym mówiłem. Nadal chodząc jednak z wykrywaczem znajdźków. Okej, to przez ściany. Aż działa. Czy coś jest tutaj trochę pobagowane ze sposobem działania telekinezy? No niestety. Tak czy inaczej. Skoro wiem, że działa przez ściany... Nie, nie, Marvin! Wow, to było głośne. A chciałem wam pokazać jedną rzecz. Właśnie, jeśli chodzi o to miejsce, o którym wspominałem. Skoro przenika przez ściany telekinezy, to może będę w stanie wam pokazać właśnie... Więc jak dużo tam jest znajdźków. Z jednym konkretnym. A może nie. Tak czy inaczej, po dachach, jak mówię, też trochę biegałem i gdzieś coś naprawdę wykryłem fajnego, ale... Jestem taki miał pomysł, że już nie pamiętam, gdzie to było. I teraz jak na złość nie chcę wykrywać przez ścianę. No cóż. Dobra. Tak, nie chcę, co nie. Nie będę go zmuszał. Ale no. Nadal trochę szkoda. Jest tak. Szybki zapis. Kolejny numer, tym razem 62 już. Nie 26, 62. I idziemy tutaj. Do jakiego magazynu? Zamiast tego jeszcze pogadałem z nim, bo nie jestem pewien, czy gadaliśmy. Co tutaj robisz? Pilnuję, żeby żadnemu z was nie przyszło przez myśl myszkować po nie swoich gratach. Nie myśl o tym, żeby próbować coś ukraść, bo srogo tego pożałujesz. No właśnie. Jak wiadomo, nawet nie próbuj czegoś ukraść, bo pożałujesz. Oznacza, że co będę robił. I teraz tak, jest tu kilka pięter. Na każdym piętrze coś jest i proszę. Tutaj na przykład mam farmera, który pracuje przy czymś. Oczywiście jak tu wejdziemy, to nas zauważy. Więc trzeba wejść w specyficzny sposób, znany jako skradanie się. Co ty tam robisz? Tak, jest coś tego jeszcze więcej, ale no. Mądra decyzja. Lepiej po prostu nie prowokować farmera tym mieszkiem. Jego później możemy podnieść. Miło to też nie koniec, jest tego tutaj dużo więcej, ale no. Jak wstępnie. Chcę wam po prostu pokazać. Bo widzicie, tu na przykład jest kolejna sala. Tutaj też są różne rzeczy. Tutaj też. Oczywiście w każdej kolejnej coraz trudniej się. Nie znam się na otwieraniu zamków. Ciekawe to ich nie alarmuje. Ale tak.
O, za kuframi są tu właśnie mieszki. To mój dzisiejszy cel. Jak najwięcej z tych mieszków po... kradać. Znam się na otwieraniu zamków. Znowu to klikłem. Nie będzie to może... kończone bogactwo. Ale powiedzmy sobie szczerze, to jest dużo fajnych rzeczy. Dziąć. Tylko się ma ku temu okazję, jak... mieszki, esencje i tak dalej. I tu wolałbym zapisać jednak, bo... nie jestem pewien, czy wzięcie czegoś przed nim go sprowokuje, czy nie. Najwidoczniej nie. Widzicie. Mamy dużo naprawdę rzeczy. Dzięki temu, że możemy się skradać, to tak de facto możemy zebrać naprawdę prawie wszystko z tych tutaj. Pytanie tylko jeszcze, jeśli chodzi o to miejsce. Poza skrzyniami jest tutaj coś, co mogę podnieść? O, nie wydaje mi się. No. Więc widzicie. Takie sobie ładne miejsce znalazłem. Jak mówiłem, będę szukał czegoś ciekawego i tak dalej, to polazłem, szukałem. Ile mogłem. Znalazłem coś, więc tak, dlatego też mam ten odcinek. Jak tam pójdę, to niestety mnie wykryją, więc tamten mierzek jeszcze jest poza moim zasięgiem. Chyba, żebym zużył telekinezę na to. Rzepa. Jak miło. Każda taka znajdźka się przyda. Każda pojedyncza rzepa nawet jest bardzo cenna. Jeszcze nas nie zauważa. Teraz też nie. Co ty tam czyli robisz? Tu. Okej, czyli dopiero tutaj. Mądra decyzja. Okej. Tak więc jest jeszcze jeden mieszek, który musimy załatwić. Ale to można kiedy indziej, a póki co, jak widzicie, możliwe, że się wzbogaciliśmy na tyle, że będę mógł się nauczyć skurowania gadów. Tylko musimy zobaczyć, jakie tam mieszki mamy. 25 i... ha, dziesiątki. Liczyłem na coś lepszego, ale nadal. Coś tu tam jest w tym. 50 czy 25, nie, za mało. Ale tak, to jest ogólnie ciekawa rzecz, którą byśmy mogli właśnie spróbować tym razem trochę porobić. Czyli najprościej mówiąc, pokradać chałupy z znajdźków, które tam zobaczę. Nie jest to może najbardziej dochodowa rzecz, jak widać. A kto wie, może coś innego fajnego się tam znajdzie, więc... no. Zapiszemy jeszcze raz, 65. I rzecz będzie prosta. Spróbuję. Zakraść się tu. Zobaczyć, co tutaj możemy na przykład sobie wziąć. Kowala. Teoretycznie możliwe, że to będą jakieś fajniejsze znajdźki. Widzę się, że może to być chałupa jakich pełno, że... tak... de facto nie ma tu nic. Niestety wygląda na to, że to jest chałupa tego drugiego typu. Chyba, że tu jego... znajdziemy. Co nie wiem nawet, czemu tak ciszej zacząłem mówić, ale no. Jest kufer. Zamknięty. Nie znam się na otwieraniu zamków. Kurczę, przydałoby się na pewno nauczyć otwierać zamki. To jest tyle kufrów, które byśmy mogli pokradać, że no. Ale cóż, no. Smutne jest to, że nie mam pojęcia naprawdę, pod co będę grał, więc... nie możemy iść dalej z fabułą. Przez co... ciężko znaleźć w ogóle cokolwiek nowego, co możemy tutaj jakby robić powoli. Ale wydaje mi się, że najłatwiej chyba naprawdę grać pod zręczność. Z tych dwóch opcji przynajmniej. Więc no. Mana, jakkolwiek jest świetna, tak chyba będzie musiała poczekać. Ale dobra. W takim wypadku ja idę szukać czegoś jeszcze innego, co warto byłoby sobie pożyczyć na czas nieokreślony. I usłyszymy się za chwilę. A więc u Remiego, naszego rzezinka, mamy piękny topór. I zaraz zobaczymy, czy tam dalej czegoś też pięknego równie nie ma. Znaczy, będzie kufer. Dokładnie. A to znaczy otwieranie zamków. A my się na tym nie znamy. A więc cóż. Tylko jeden kufer, ale nadal coś. Okej. No więc znalazłem. Znalazłem to miejsce, które chciałem wam pokazać wcześniej. Wreszcie. A propos jeszcze mieszków. Tak, jeszcze tutaj był jeden, którego nie zauważyłem.
Ale popatrzcie na to, co zaraz tutaj będzie przed nami. Właśnie to wykryła mi telekineza. Amulet pancerza. Stara moneta to mi dodatek, ale amulet pancerza. Nie wiem, co on oferuje. Ochrona przed ostrzami 10. Aha, dobra, zauważam to dopiero teraz, że to jest obuch i ostrze osobnie. Znaczy osobno, nie osobnie. Ale tak, no dla ochrona przed ostrzami 10, no. Moim zdaniem fajny dodatek. Do wszystkich możliwych takich tutaj rzeczy, więc... To jest świetne. A gorzej, że nie znalazłem nadal niczego innego, co można gdzieś efektywnie i efektownie sobie ukraść. Więc... i przy okazji wędrowny kupiec jakiś jest, to zobaczymy co i jak. Pohandlujmy. Pałka z kulcami, krótki łuk. Na razie wydaje się, że miał cokolwiek lokalny bimber. Odnowę many 100. Ciekawe. Dobra, ja jeszcze wyjadę inne jakieś takie rzeczy. Wieloletnie wina. Ciekawe. Tanie, półsłodkie wino. Wino rozpoznane w sobie. Tanie, okej. Interesujące rzeczy. O, jakieś bestiariusze i jakieś inne rzeczy. Może bym kiedyś skorzystał, ale póki co, no nie stać mi. Okej, Rupert, czy masz coś do powiedzenia? Nie. Rolf? Wiesz, nic nie powiesz. Maywen? Wiesz, nic. Okej, czyli chyba nikt nic naprawdę nie powie. No cóż. Się no. Chyba z nim jeszcze nie gadaliśmy nigdy, tak często obok niego chodzę, ale jakoś tak wyszło, że nie gadaliśmy. Co tutaj robisz? Daj mi spokój! Zajęty jestem! Okej, to może jednak gadaliśmy i tylko tyle powiedział. Ja już sam nie wiem, więc powiedzmy, że sobie spuszczę gadanie z nim. Hej! Kazim? W sumie nie gadaliśmy z Kazimem od bardzo dawna. Co słychać? Cześć, Marvin. W końcu jesteśmy bezpieczni. Okej. Prawie to ostatnio już na niego nakrzyczeliśmy. Hej. O. Nie wiesz przypadkiem, kto mógłby nauczyć mnie czegoś o roślinach? Najprościej będzie, jak pójdziesz do któregoś z alchemików. Najbliższy mi znany to Bodowin. Na co dzień przebywa w swojej pracowni na północ od wioski. Możesz też spróbować szczęścia u naszego maga Lokfara. O, okej, czy jesteś jakiś alchemik? Warto wiedzieć. Warto wiedzieć. A tak, ogólnie alchemicz byśmy mogli się nauczyć w każdej chwili. Jak leci? Nie sądziłam, że ludzie na Archolos będą tak nieprzychylni. Co chwila ktoś ma do mnie o coś pretensje. Oj. Z nim nadal nie możemy nic więcej pogadać. Dobra. No więc cóż, jeśli nikt nic nie ma do powiedzenia, to obawiam się, że czy tego chcemy, czy nie, dłużej nie będziemy pójść znowu próbować walczyć z dzikami. Że tak się zaśmieję. Nie, no tak właśnie po prostu pójdę ja osobiście spróbować na cięciu, żeby nie było. I no. I jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to trudno. I przy okazji zobaczymy jeszcze, co można kupić u tego tutaj naszego magika, zanim coś... O, tutaj jest smocze korzenie i inne takie rzeczy. Ciekawe, nawet nie zwróciłem tu wcześniej uwagi. Ale tak, pierwszy nowicjusza. Drogi, ale chyba by chciał to kupić wcześniej czy później. Jeśli będziemy grali pod manę. Dużo zwojów i... Zapturę mikstury, kurasz ziołowy, kulasz grzybiarza? A. Nie mam za bardzo funduszy, ale wcześniej czy później chyba będę musiał po to przejść. I milion różnych książków. Dobra. Dobra więc. Ja jedę się męczyć z dzikami, zobaczymy co z tego wyjdzie. Okej, jak widzicie ekran wczytywania jest i powiem wam tyle. Nie. Na pełnym pasku zdrowia nawet prawie dzik ma nas na dwa uderzenia. My mu za mało bijemy. Może gdzieś będę mógł jakieś zwoje i więcej many, niech będę go pod manę. Albo coś jakiegoś innego, to wtedy się o tym pomyśli. Na razie, co najwyżej te mroczne szczury. Co to tutaj jest? Biją też dosyć mocno. Okej. To chyba nie obszar, na który powinniśmy wchodzić, tak mi się wydaje.
Da. Dobra. Może szczury w sensie jestem w stanie pokonać. Ty powiem, że tylko ja jestem jałupem, więc spróbujemy jeszcze raz. Powiem, to są czarne szczury, ale wiadomo. Ale jeśli się ponownie nie uda, to powiedzmy, powiedzmy, że zobaczymy, dokąd prowadzą te ścieżki całe tam w przyjemniejszych miejscach, czyli tam mniej więcej, gdzie tego całego Ralfa, czy jak mu tam było, odprowadzaliśmy wcześniej. A, też jest młody czarny szczur. Tak spotkamy dorosłego, to już po nas, po prostu. Ciemcięte ekspy, okej. Okay. Dwa mięsa szczurka i nie zrobiłem sobie tych, a znowu żarcia. Ale dobra, dobra. Nadal jesteśmy, można powiedzieć, nierozlevelowani. Jedne co mam bonusowego, trochę więcej HP. A i tak pokonuje takie bestie, co jest moim zdaniem sukcesem. Czy telekinez wykrywa tutaj coś ciekawego? Nie. Co możemy chyba umieć te mroczne szczury? Czy to co tam jest? Smoczy korzeń, kolejny. Kolejny smoczy korzeń, jak miło. A więc, cyk. Pozwólcie, że to zapiszę. Ale na 68. Tak. Pozwiedzam po prostu, co się tutaj uda. Zakrzepiców, ale tego to wolałbym nie ruszać, dopóki nie muszę, no bo wiecie, jednak jeszcze skrzydeł nie możemy zbierać. Ale tak, generalnie to... Interesting. Interesting, inaczej tego nie umiem nazwać. Tego nie da się otworzyć. Znowu coś takiego głupiego. A coś tam widzę. Ale jeśli mówią, że nie da się otworzyć, to tym razem, według rzeczy chłopcy, powiem, no nie da się otworzyć, to idziemy gdzie indziej. Bo na przykład, mogę powiedzieć, że... Wiesz, powiedzieć przyjaciel, znajomy... No, powiedzmy, neutralnie, osoba, którą znam, która... Teoretycznie, powiedzmy, teoretycznie po prostu dostaje niektóre moje... O nie, widzę niedźwiedzia. I jakieś morsze wilki, ale tak, które niektóre moje epizody dostaję wcześniej, żeby sprawdzać czy coś, żeby poprawić moje błędy. Ostatnio już rzadko, kiedy jest aktywna ta osoba. Ale tak... nakrzyczała na mnie. Za to, że ten otworzyłem, znaczy na Marwinie weszłem, czy po prostu na kodach weszłem w jedno miejsce ostatnio, tam gdzie nie da się otworzyć. Bo ponoć... Da się tam wejść później. Ja teraz przebaczcie, ale muszę zrobić cięcie, bo pies mi szczeka. Okej, pies uciszony, więc teraz nie pozostało nic innego, jak stąd uciec. Mamy smoczego korzenia, więc fajnie. Jedne co to trochę gorzej. Że no. Powiedzmy. Tamte tereny są zbyt niebezpieczne. No cóż, obawiam się, że chyba oznacza to mniej więcej tyle, że jesteśmy, jakby to na ciebie powiedzieć, no już zmuszeni do tego, żeby podjąć ostatecznie decyzję, więc ja nie umiem tego zrobić, ale jeśli muszę, to muszę, jakoś to się ogarnie. A co za tym idzie? Pytanie brzmi tylko tak naprawdę... Co ja tak chcę? Co ja tak naprawdę chcę? Co by bardziej się opłaciło wybrać? Ewentualnie też. Bo tak, teoretycznie z tego co ty rozumiem, no magiem nie zostaniemy. Takim pełnoprawnym. Się do klasztoru magów ognia czy magów wody, czyli tutaj nas nie przyjmą. Tak to zrozumiałem z rozmowy z Riordianiem. Ale są księgi, które uczą nas kręgów magii. Więc z magią możemy się bawić chyba. Wydaje mi się, że mag będzie tutaj ciekawym wyborem. Ale z drugiej strony, no powiedzmy, że w Gothiku 1 też grałem magiem. Więc tak ciągle się bawić w magię. Nie moja wina, że po prostu lubię magię ogólnie. I ta w Gothiku wcale nie jest inna pod tym względem.
No ale z drugiej strony są tu włócznie, a włócznie to już nie wszędzie doświadczamy. W sensie okej, no w tym co próbowałem, czyli w Returningu, czy tam New Balance, Alternative Balance, jak zwał, tak zwał, no były włócznie, tylko tam miały bardzo dziwny moveset. Tutaj, no, te kije, te włócznie, no wszystko ma na razie normalne, aby tak zostało na dłużej. Co powoduje, żeby mógł spokojnie sobie to wziąć. W sumie to będzie każdy dwuręcznik inny. Ale jednak. Nie chcę jeszcze gadać z wujem. Nie znam się na otwieraniu zamków. Oczywiście nie znasz się na otwieraniu zamków. Jakby inaczej. A więc cóż. Trzeba zdecydowanie iść. Ja jeszcze poszukam, czy nie ma naprawdę tutaj jakiejś jedynej rzeczy, którą mogę ukraść. A potem już chyba podejmujemy decyzję. Raz i na zawsze. I wiem, że pewnie to jest takie... O Jezu, gościu, co ty się tak stresujesz? Czymś tak głupim, niepotrzebnym i w ogóle... Unsup! Czy coś, ale... Ale to jestem ja. Ja niestety tak mam i tyle. Dobra. To jest jak mówię, ja się prześpię, poszukam ewentualnie jeszcze czegoś do okradnięcia i... Ej, chyba pora lecieć z tym wszystkim. O, swoją drogą. Zauważyłem, że możemy wyskrobać równe 100 złotych monet, więc... Jak będzie jakaś ważna umiejętność, to jestem w stanie się jej teoretycznie nauczyć. Ale niestety na skurwanie gadów brakuje mi jeszcze 100 sztuk złota. No cóż. Tak czy inaczej, ja nadal szukam rozwiązania moich problemów z bycia chęcią do bycia kleptomaniakiem. Tak, bycia chęcią do bycia kleptomaniakiem. No, z chęcią bycia kleptomaniakiem, tak nawet mówić. I powiem szczerze, że coraz bardziej jestem przekonany, jaką decyzję podejmiemy za chwilę, rozmawiając z wujem. No dobra. Powiem wam tylko tyle, że podjąłem decyzję. Więc w tym odcinku już dowiecie się, co konkretnie zadecydowałem, zaplanowałem, mam zamiar zrobić. No to konkretnie będzie, przekonacie się, mam nadzieję, jak najszybciej. Ale zanim to muszę zrobić coś, co usłyszałem od kogoś. Dosłownie, pomiędzy tamtym momentem a tym trochę czasu minęło, bo nie mogłem się zdecydować, a stwierdziłem, że i tak niczego nie ma, więc ja. Po prostu trudno się mówi, poddaję się i tyle. I... Dosłownie wyłączyłem grę, zapis jest, wszystko. A... Jakby to powiedzieć, usłyszałem o jednej bardzo interesującej rzeczy teraz. Bo chcę sprawdzić. I tak, wiem, że tutaj są krwiopijcy, są inne bestie. Najpierw chcę tylko sprawdzić, czy to, co słyszałem, jest prawdziwe. A z tego, co widzę, jest. Chyba? Rozerwę cię na kawałki. Okej. Dzięki za fałszywą informację, gościu. Ale dobra, tak czy inaczej... W takim wypadku przyjdziemy tu później trochę. Ale powiem wam, o co chodzi, bo ponoć nie można znaleźć bardzo fajnego przy ognisku, jak się będzie szło blisko właśnie prawej strony od wyjścia. Nie wspomnę jednak gościu o tych bandytach. No cóż. A to widzimy się za chwilę, jak wczytam wszystko. Dobra. Tym razem mam już zapis w tym miejscu, więc... będzie trochę łatwiej tam wrócić, bo... No. Zająć się bandytami by wypadało. A są tu jeszcze łatwiejsze zwierzyny, niż to, co się kryło gdzie indziej, bo to jest prawdopodobnie młody Dixon po rozmiarze i po wszystkim. Tak! A młode dziki, jak wiadomo, możemy łatwo pokonywać. I jak widzicie, na młodego dzika mam rytm wyuczony. Tylko te duże dziki jakieś tak groźniejsze są. Ale tak, mięso dzika, skóra dzika. Nie ma kłów dzika, ani pozorów dzika. I tak, są krwiopijcy. Nie, dobra, nie ma krwiopijców, są ścierwiady. Tak, ścierwiadami też możemy się zająć. Jako, że posiadamy prawdopodobnie wszystkie, bądź prawie wszystkie umiejętności z nimi związane. No, i widzicie, jak pięknie macham patykiem, żeby odbijać tego dzika. Zrobiłem błąd, ale i tak jest dobrze, bo mamy skórę dzika. Uuu, goblinie jagody, jak miło, przydadzą się. I tak, kolejny zapis, jako że już dwa dziki dalej jesteśmy. Tak, największym wyzwaniem będzie załatwienie bandytów. I ominięcie tego krwiopijcy. Ścierwojady, czyli inne dziadostwa, to tam pół biedy, naprawdę. Uwaga.
chyba trafiliśmy, że jak nazwę w ten nasz 10%. Leśne jagody. Okej. Jesteśmy coraz bliżej. Nie wiem do końca, żeby nie było co tam nas czeka z tymi bandytami, ale... Dostałem informację od naprawdę jednego gościa, z którym, powiedzmy, jeśli chodzi o kroniki czy inne rzeczy, mogę gadać naprawdę solidnie, bo ufam po prostu do jego wiedzy i tego, co mówi. Zagwarantował mi, że tam nie pożałuję, jeśli pójdę. I prawdopodobnie rozwiąże to wszelkie moje wątpliwości do tego, jaką decyzję podjąć. Pomijając to, że już ją podjąłem. Nie wątpię, żebym miał zamiar zmienić, ale... Ale no, teoretycznie. Dwóch, trzech bandytów. Ołeła, trochę ciężko może być. Okej. I tak warto spróbować. Teraz cię załatwię. Hej, nie skadamy się. Marvin! Okej. To teraz powiem tak. Nie wiem, co oni tutaj robią, ale jakoś dziwnie machają swoimi nożyczkami. Nie wiem, czy to jest jakiś inny styl walki tym nożem. Ale dobra, ci bandyci to... Wow! Dziwny styl walki mają. Powiem tak. Gdyby nie fakt, że ich trzech, to jestem w stanie powiedzieć, że na 99% byłbym w stanie tutaj sobie ugrać wszystko bez problemów. Nawet z tym. Uważam, że mój patyk ma większe szanse sobie poradzić niż oni. Ale niestety, zginęłem. Tak czy inaczej, ci bandyci są prości. My to ugramy. Będzie dobrze. I właśnie piesło mi wskoczyło na łóżko, więc najświetniej słyszeć jakieś pomrkiwania, piski, szczeki. To wiedzcie, że piesło jest bardzo blisko. Dobra. Tak czy inaczej oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli chcemy to zainicjować prawidłowo, będę potrzebował lepszego czaru. Kula ognia, lodowa strzała, kula... O... Kropica. Ogarnij lamę. Zresztą nie, ja wczytam. Nie mogę pozwolić sobie na to, żeby zmarować materiały z krwiopijcy. Nie mogę po prostu. Nie ma przebacz. Czy jakieś świetne są tu ekrany wczytywania. Bardzo mi się podobają. Idź sobie, krwiopijca, nie chcę ciebie prowokować. On poleciał do bandytów? To w takiej sytuacji już wolę, żebyś mnie dziabnął, niż bandytów. Przynajmniej ekspo będę miał. Widzicie, gra mnie nie lubi. Ale tak, wracając. Będziemy musieli tam teraz jednego bandytę trafić kulą ognia, albo lodową strzałą. Preferowałbym lodową strzałę ze względu na to, że mam po prostu dwie. Ale na kulę ognia mogę się równie dobrze zgodzić. Ze względu na to najprościej, że jest dużo mocniejsza. 35 obrażeń to jednak, no, spora różnica. Pizza pokonana, to co możemy przekazać z Cierwiada też. Ubić, bo czemu nie? I tak. W sumie może powiem w ogóle, na co się zdecydowałem. Więc możecie się śmiać albo być załamani, ale stwierdziłem, że weźmiemy ten sam bonus, który byliśmy tam za pierwszym razem. Jak na szybko musiałem gadać z wujem. Czyli, inaczej mówiąc, plus 5 many, plus 2 do obwodania obrami. Nie wiadomo, o co chodzi. Po prostu stwierdziłem, że ja zagram sobie pod tą manę, skoro już znalazłem darmowy kostur, który zwiększa zadawanie obrażenia od zaklęć o 5 i zadaje obrażenia magiczne. Co jest ważne, magiczne, a wiele podstawowych stworzeń nie jest odpornych na magię. Czemu nie? Mówi mi się w ten sposób. Tak, zadzwonię wam to po prostu, bo w tym odcinku może jednak nie dam rady. I teraz tak, bandyta, który tu miał ten zardzewiały miecz? Tego bym najbardziej chciał z kuli ognia potraktować. O, to ten. Okej, od kuli ognia giną od razu. Czas sugeruje, że mają... Że kula ognia jest za mocna, może nawet.
Prosty nóż. Ciekawe, czy my też prosty nożem będziemy w taki dziwny sposób walczyć. Nope. W naszym przypadku prosty nóż ma normalne animacje wal. Okej. Nie mam otrzymać jakieś wyjątkowe niskie albo wysokie procenty. Nie, naprawdę nie mam pojęcia, co się dzieje. Okej, piesło sobie poszedło. A ty chodź, bandyta. Dobra. Więc załatwione. Było easy. Nic tu nie ma. I... Daj mi, co to takiego wspaniałego miał mi przekonać do podjęcia decyzji. Ich! Okej, ciekawe. Tymczasowe zwiększenie zręczności. Ukonać dziwy wytrychy, złoto i podstawy kradzieży kieszonkowej. Podstawy kradzieży kieszonkowej. Piękna rzecz. Nauka skradania się? Ależ mówiliśmy się wskradać. Nauka skradania się. Niczego tu nie znajdę. Okej, tak czy inaczej. Zostaliśmy kradziukami. A to, powiem szczerze, może zmienić trochę jednak moje plany. Bo wiecie co? Może warto bardziej będzie wziąć manę i zręczność. Przy czym zręczność rozwijać stricte po to, żeby być lepszym kradziokiem. Może, może. Bo jak wiadomo, kradzież kieszonkowa skaluje się z tym. Z naszą umiejętnością zręczności. I się zastanawia, czemu czytałem, zanim pokonam bandytów, to chcę po prostu sprawdzić jedną rzecz. Czy lodowa strzała też by wystarczyła? Nie. Lodowa strzała jest za słaba. Okej. Ale dobra. Skoro wy już widzieliście tę walkę, to proszę, że ja ją odbędę jeszcze raz, żeby użyć lodowej strzały, a nie tego. A nie kuli ognia, więc widzimy się za chwilę. Dobra, już jesteśmy po wszystkim i pomyśl, tak, chciałbym już pójść sobie do wioski i spotkać się tam przy wuju, kiedy jednak weźmiemy sobie zarówno zręczność, jak i manę, bo tak, no kradziejstwo, no. A go już w pierwszym gotuku w ogóle nie kradziowałem, bo tam kradziejstwo jest głupie. Ale tak, tutaj stwierdziłem, że zostanę kradziokiem, kradziejem i w ogóle złodziejem, złodziejaszkiem kieszonkowym. No to się skleję do zręczności, więc ja. Wezmę tą zręczność, prawdopodobnie. Tego problem w tym, że nie będę też was kłamywał. Chciałbym bardzo znowu być czardziejem, więc... Pewnie manę też wezmę. Albo w ostateczności. W ostateczności może odpuszczę sobie tę manę. Kurczę, znowu teraz mi... Nie, ja już byłem zdecydowany, a teraz znowu mi się wszystko rozwaliło przez tą książkę o kradziejstwach. No cóż, dobra. W takim wypadku jednak dzisiaj tego nie podejmę, tej decyzji. Na rzecz, że coś tak zepsuło? Ale dobra. Byłem już gotowy, ale jednak nie. Jednak musiałem się oddecydować. Zobaczymy, czy możemy go określić. Nope. Wiecie, chcę patrzeć na każdego teraz, żeby okradać. Będzie trudna. Hej, ty. To nie. Będzie trudna. Chyba wszyscy strażnicy będą ogólnie trudnie. Tak, musimy na rzecz szukać czegoś łatwiejszego. Może farmerów da się okradać? Takich beznazwowych? Chyba tych beznazwowych się nie da. Szkoda. Hej, ty! Cześć, Marvin. Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Cześć, Marvin. Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Okej, wygląda tak, jakby nas znał. Okej, czyli nie możemy okradać byle kogo. Tak czy inaczej, poszukam tutaj kogoś do pookradania. Bo lubię być kradziejem, jak już mam kradziejstwo. Okej, mam coś, co jest... Teoretycznie dość proste, więc kradziemy i iniemy. Polna jagoda i trzy sztuki złota. I to pasuje. Dawaj to, co chcecie. Naprawdę, co chcecie, bylebym dostawał darmowe rzeczy. Bo ja lubię darmowe rzeczy. Dobra. Ten jest trochę strachajło z tego, co się orientuje. To może będzie łatwiej. Dość prosta, dobra. Trzy bełty, dwie leśne jagody, cztery sztuki złota. Nadal nie są to najlepsze łupy, ale podoba mi się. Będzie trudna? To nie. To pas. Ciebie nie ukrywamy, skoro to będzie trudne. To jest tak farmer. Farmerów nie bezimiennych.
nie będę zaczepiał, bo no, zauważyłem, że dosłownie tych, co to imion nie mają, chyba tutaj nie dali jako cele kradzieży. Jeszcze mogę sprawdzić na tym samym farmerze. No, widzisz. Widzisz, widownio. Nie ma. Nie ma okradania, jeśli nie mają imion. Więc, ja. Możemy się nie przejmować tym wszystkim. I okej, okay, w tej chałupie była ta cała, nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale ta kobieta, która prosiła mnie o pomoc. Hej. Z zamiataniem. Jabłko i 3 sztuki złota, no. No, opłacalne to jest. 5 punktów nauki, okej, okay, no. Ktoś powie, że dużo. Ja się mogę z tym zgodzić, ale... No my nie musieliśmy płacić, a zdolność jest to świetna. Hej, ty. Będzie dość prosta. Marchewka, 5 sztuk złota, surowe mięso owcy. Okej. Okay. Ciekawe, w kieszeniach trzymał mięso surowe. Ja wiem, że rzeźnik, ale no... No, like... I guess to trochę niehigieniczne trzymać mięso w kieszeni. Ale dobra, nasz Martin też w sumie całe swoje zapasy mięsa i wszystko inne też pewnie w kieszeniach nosi. Ale tak. Dość prosta. Więc dawaj. 8 sztuk złota. Bogactwo. Bogactwo. Nie ukrywam. Ale i tak jest dobrze. Mieliśmy chyba 38. A mamy już 68, więc już 30 zł nakradzione. Okej. Okay. Polna jagoda, chleb i 3 bonety. Podobie mi się. Ach, ta jedna zdolność chyba naprawdę odmieni nasz los finansowy. Wreszcie. Hej. Nie ma takiej. Tak, tak, tak. Dość prosta. Węgiel, 2 leśne gody i 4 monety. Czas na mnie. Oj, Marvin. A byłeś takim dobrym chłopcem. A proszę, jedna książka sprowadziła cię na złą drogę. Łupka żelaza, jabłko i 3 monety. Podoba mi się. Oj, Marvin. Hej. Nie, wiecie co. Owcza skóra, marchewka i 5 monet. To tyle, co mam do powiedzenia, jeśli chodzi o spotkanie z pasterzem. A ciekawe, czy tego jełpa jesteśmy w stanie ukraść. Oczywiście, że Otto, który pilnuje sobie stodoły, też może zostać okradziony za 8 monet. Piękne toto. Piękne toto. Nic zadać, nic ująć. A więc tak. Na tym po zakończymy odcinka. Ja będę nadal myślał. A przy okazji, co znajdę kogoś do okradnięcia, to będę okradał. Bo czemu nie? Jestem złym człowiekiem, wiem o tym. Ale nadal, no. To by było na tyle, no i trzymajcie się. Hej, hej.